Cześć, witam Was serdecznie po raz kolejny w BattleTech. Tym razem zaczniemy już od razu misję numer 3 z dodatku DLC Flashpoint, czyli chodzi o to, żeby używając specjalnych umiejętności nowego mecha, zaraz zobaczymy jakie to też umiejętności są, ja to podejrzewam jakie, Ravena, dostać się do bazy wspólnie z Lancą Bravo, no i tą bazę przejąć, czy też zniszczyć, żeby też ta technologia nie wpadła w ręce wroga. No właśnie. Zaraz te urządy, ta baza będzie przed nami, ale to zanim tutaj dojdziemy do... zaczniemy właściwą misję, to faktycznie byśmy musieli zobaczyć, czy co to jest ten Raven, czy przekonać się, czy Raven faktycznie potrafi zakłócić ogień niebezpośredni. No i zobaczymy. No na pewno będzie to funkcjonowało. Prototyp, jeżeli prototyp byłby ściemą, to no, nie byłoby tyle zachodu o to, żeby go obronić. Zróbmy to. Wejdźmy, zniszczmy tą bazę, chociażby dla Ombry. Dobra, no i zobaczmy w takim razie... Aha! Raven, prototyp. To jest właśnie widok konsoli tego najnowszego mecha. No i zobaczymy, o co tutaj chodzi. Czyli tutaj nasza doktor jest żywo zainteresowana, mówi wow, teraz rozumiem, dlaczego tak dużo było zachodu o ten prototyp. Faktycznie, sądząc po tym obrazku, pewnie będziemy mieli tutaj jakieś dwa komponenty do zakłócania wrogich sygnałów. Zobaczmy, o co chodzi jeszcze. Pierwszy komponent to jest EGM. To są środki zakłócające elektroniczne. EGM tworzy wokół tutaj celów, wokół siebie, specjalny okrąg. Aha, okrąg, który zakłóca namierzenie go jako celu. Pewnie prawdopodobnie tutaj nam zasięg wyznacza. Czyli to jest zasięg działania EGM. Aha, i to jest pole energetyczne wokół właśnie jednostki dysponującej EGM-em. Wszystkie jednostki, które wchodzą w skład sojuszników, które znajdują się wewnątrz tego okręgu, otrzymują ochronę przed rakietami, przed nalotem rakietowym. Nie mogą zostać wybrane jako cel ognia niebezpośredniego. I nawet... aha, i również jeżeli... to nie tylko to, bo też nawet jeżeli no, namierzy to jakiś mech z rakietami, to też utrudnia to trafienie takiego celu, czyli też zakłóca rakiety, które też są w polu widoczności wrogiego mecha. Tarnladung, ach, czyli też sojusznicze jednostki w obrębie tego obszaru otrzymują... Tarn to jest, jak się maskujemy, czyli otrzymują jakąś taką ładunek maskujący. Czyli nie mogą być przez żadną broń wycelowane, namierzone. Natomiast EGM, użytkownik EGM-u, otrzymuje dodatkowy ładunek maskujący. To prawdopodobnie chodzi o to, być może to jest na jedną turę, to się okaże. Te piktogramy tutaj, zobaczmy teraz dalej. Czyli można skontrować to pole EGM-u
na poprzez wizualne jakby potwierdzenie na niewielki dystans. Dla każdej wrogiej jednostki, która wejdzie w obszar właśnie funkcjonowania EGM-u, i też funkcjonuje to dla każdej wrogiej jednostki, która na początku nowej rundy jeszcze znajdowała się w polu EGM-u. Jeden ładunek, jakby ten, zostaje usunięty. Jednostki, które nie mają już żadnego ładunku, jakby tego maskującego, oczywiście mogą być namierzone już, tak? Już to nie działa. Czyli to funkcjonuje, wydaje mi się też, no zobaczymy to w praktyce, jak będzie. Sensorenfassung. Sensorenfassung to jest namierzenie te sensoryczne. Ono usuwa wszystkie ładunki, te właśnie maskujące. I namierzone dzięki temu jednostki tracą oprócz tego obronę rakietową i mogą być przez wszystkie jednostki wzięte za cel. Czyli z tego, co ja rozumiem, to jeśli jakiś wrogi mech znajduje się tutaj, wewnątrz tego obszaru, to te jednostki tutaj nasze, które się znajdują, tracą jeden ładunek maskujący na turę. Tak to ja chyba rozumiem. A jeżeli daną jednostkę nacelujemy, czyli będąc pewnie przez mecha, który tu się musi znajdować, to wtedy traci wszystkie już te maskujące ładunki. Teraz, jeżeli zamaskowana jednostka otworzy ogień, albo zastosuje aktywną umiejętność, również traci jeden ładunek maskujący. Jednostki maskujące, właśnie, które są na mechach, na jednostkach, które się znajdują w obrębie pola EGM, jednostek sojuszniczych, mogą być uzupełnione. Jeżeli jednostka wyposażona właśnie w urządzenie EGM zakończy lub rozpocznie swoją rundę, nie mając aktywnych, obcych jednostek. To brzmi chyba trochę, ale w każdym bądź razie wydaje mi się, że chodzi o to, że możemy uzupełnić to, jeżeli staniemy w takim miejscu, że nie będziemy, że ten obszar będzie poza, że w tym obszarze nie będzie żadnej wrogiej jednostki. A to nie wszystko, tutaj mamy jeszcze więcej do poczytania. A, bo to był dopiero, słuchajcie, pierwszy komponent, teraz drugi komponent. Drugi komponent to jest aktywna sonda. Zachowuje się jak właśnie sensor, tylko że ma określone pole działania jakby, czyli jest to taki sensor, tylko w trybie turbo, działający w trybie turbo. Dostaniemy nowy przycisk do tego, to prawdopodobnie tutaj taki, zaraz zobaczymy. Uwaga! Odpalenie tego powoduje wydzielanie się bardzo dużych ilości ciepła. Dobra, to jest właśnie ta ikonka i wtedy po odpaleniu tego wystrzeliwuje się aktywna sonda, czyli aktywna sonda wystrzeliwuje impuls, który może odkryć wrogie jednostki, poprzez to uczynić je łatwiejszymi do namierzenia. W związku z tym właśnie jednostka wyposażona w taką sondę deaktywuje ładunki EGM, czyli te do ukrywania się wrogich jednostek.
przejściowe oczywiście, tak? Jednostki, które zostały przez taką sondę namierzone, one będą miały status, że ich sensory będą zakłócone. Oczywiście zakłócenie sensorów odbija się negatywnie na systemach nacelowywania. No i to wszystko. Dobra. Czyli z tego, co ja rozumiem, to w tej chwili są te jednostki w polu EGM i zobaczmy, ta jednostka wyposażona w to ma dwa te ładunki. To jest Raven. Momencik, a ten... Ten ma jedną, czyli Raven, Lefty chyba chodzi Ravenem. Czyli Raven ma dwie te jednostki, a pozostałe pewnie będą miały po jednym. No tak, te mają po jednym. Dobra, czyli z tego co ja rozumiem, to trzeba się, to tym Ravenem można się bez do wzbudzania podejrzeń poruszać po mieście. I na przykład podejść tutaj. No ale zobaczcie, teraz te jednostki tracą już to. I teraz, żeby one to z powrotem miały, to trzeba się dostać tu w obręb... W obręb działania tego pola. Ale fajne efekty są. Dobra, my tutaj musimy teraz tak... Zniszczyć laboratorium i garnizon. Dobra. Bez tego pewnie byłoby trudno. Zobaczymy zaraz. Właśnie jak to wszystko wygląda. Dobra, mamy kontakt z wrogiem. Okej, tylko ten wrogi mech chyba nie będzie w stanie mnie zauważyć. Zresztą zobaczymy zaraz. Dobra, teraz nie pamiętam jak to było. Ja mogę... tu wydaje mi się, że raczej bym musiał... mogę ominąć jakby te mechy, więc spróbujemy pójść jednak w inną stronę. Bo to jest mech 50-tonowy. A tu są wieżyczki. No mamy generalnie zniszczyć laboratorium. Więc myślę, że można... to wykorzystać. Aha, Lefty to tylko taki kawałek może. No ale zobaczcie, może mnie ten namierzyć teraz. Standing by. Acknowledged. Awaiting orders. Jest nowa technologia, trzeba ją trochę poznać. O co w niej chodzi, jak to będzie wyglądało? Podczas strzelania domyślam się, że tu tracimy chyba, jak to ja czytałem, już nie pamiętam, czy ja jeden ładunek tracę. No w przypadku tych jednostek bez EGM-u, no to to od razu jakby jestem zdemaskowany. Ale potem, jak już nie będzie żadnych jednostek i ja to wykorzystam, bo ona ma to... nie, to chyba działa po prostu, nie jest to zdolność pasywna, wydaje mi się. Dobra, Lefty, idź tu. Ready for orders. Ach, ty nie możesz, ty się tylko możesz ruszyć. Heading out. Yes, Commander. Confirmed.
Jasne. Affirmative. Javelin to są małe jednostki. Griffin też jest niedużym mechem. Tylko ten trebuchet ma dosyć no, dobrą wartość bojową, więc tutaj nie będziemy się wdawali w walkę z tymi mechami, tym bardziej, że ten jest 50-tonowy. Staram się tutaj do nich podejść raczej... O, widzicie, tutaj nas namierzył jednak. Nie udało do końca. No, właśnie. Czyli przez te sensory został namierzony. Wprawdzie te zadają mniejsze straty, ale zawsze trochę. Waiting for orders. Dobra, musimy zdjąć te wieżyczki tutaj. No i tak, mamy 25-25. No teoretycznie, jeśli trafi, to zniszczy. No nie, trochę źle policzyłem chyba. Standing by. On it. Dobra, brawo Lanca. Mamy z nim kontakt już teraz. Zobaczymy, gdzie są te sojusznicze jednostki, czy to będą gdzieś. Dobra, tutaj możemy zrobić multi-cil, myślę. I tak, ta... A, może ja najpierw zobaczę właśnie, zanim tutaj, ile tej brakuje. Ma tylko 17, więc... Wystarczyłby chyba ten jeden laser na A, a resztę damy na B. Tak myślę przynajmniej. Tak jest. Dobrze, Griffin. Griffin może zniszczyć tą wieżyczkę. Ile ona ma? 15 zaledwie. A resztę może... Możemy przeznaczyć na niszczenie już budynków. Czyli LSR-y mogą spokojnie... No odwrotnie, może na wieżyczkę damy to, a to, bo tutaj wystarczy mniej. Jedna moja jednostka jest poza tym polem w tej chwili. I więc ona może zostać faktycznie namierzona. Ale teraz się może poruszyć. Dobra. Firing on target. Structure down. It's history. Dobra, jeszcze dwa. O, tutaj wszedł nam wrogi mech. No i zobaczmy, tylko ta jednostka, ten Raven ma
ładunek, no bo reszta go straciła w momencie, kiedy oddała strzał, nie? To też się dopiero uczę korzystania z tego trybu maskowania. No i zobaczcie, na Rivena teraz idzie. Ale teraz znowu mamy maskowanie, więc możemy się nią oczywiście poruszyć, tak żeby ona gdzieś mogła lepszą pozycję zająć, powiedzmy, albo gdzieś tu się schować nawet. Tego Ravena nie chcę stracić. Dobra. Ready for orders. No on tak czy owak wyjdzie. Zobaczymy, czy skok gdzieś tutaj miałby sens. A tutaj to nic nie da, bo nie mamy my z kolei zasięgu. Dobra. Standing by. Tutaj jest jeszcze w tym polu. Czy tego niszczyć? Ja bym wolał zniszczyć te już wieżyczki, tylko czy to... One są tutaj. Dobra, zrobimy tak. Pójdziemy tym javelinem tu. Zobaczymy, jak ta misja pójdzie, bo tutaj jest dużo też wrogich jednostek, a my mamy dosyć delikatny ten zespół. Griffin. Dobra, tu będziemy chyba niszczyć jednostkę i jednocześnie tych C40, czyli zróbmy tu to w B, a tu tak. No i nie starczyło. Damage is minor, Commander. Standing by. Dobrze, teraz tak, tu masz dosyć dużą moc, to ja bym wolał jednak. Spróbuj tego zniszczyć, tego tribucheta. Zobaczymy. Tak do końca się nie udało, ale... Minimum damage. This guy is nothing. Jeszcze ten będzie strzelał. Na to wychodzi. No, to chyba go zniszczą. I'm taking heavy hits, Commander. I'm under
fire. No dobra. Commander? Lefty tylko się może poruszyć w tej turze. Spróbuję tutaj podejść właśnie nią. Możemy nawet użyć sprintu po to, żeby... No sprint to właściwie nie ma znaczenia. Order acknowledged. Dużo jest tych mniejszych mechów. W ogóle jest tutaj dosyć sporo ich. Good to go. Jak to wygląda? Średnio. Może odwrotnie. Aha, tutaj mogę na B? Nie mogę, mogę tylko tak. Dziwne, wydawałoby mi się, że... Oj, nie zniszczyłem jeszcze go. I teraz też będzie problem, bo on wszedł w obręb. No jeszcze nie wszedł, ale prawie. Działania tego systemu, czyli tutaj już pewnie nas dostrzeże, że tak powiem, gołym okiem, prawda? To też tak działa. Co my tu możemy? Ruszyć się trochę tylko. Position confirmed. On the move. Dobra, teraz tak, tutaj jest za dużo, ja bym wolał tego zniszczyć po prostu. Dobra, dlaczego na chwilę mi dźwięk się rozłączył, nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko działa. Strzał precyzyjny na bok. Mamy 140, więc wystarczyłoby uderzyć 80. No nie, muszę trochę więcej zużyć. Affirmative. Czy może najpierw te wieżyczki należałoby zniszczyć, a potem zająć się budynkami, tak chyba lepiej byłoby. Jeżeli będę musiał powtórzyć tą rozgrywkę, to tak też zrobimy. Bo właśnie widzę, że tak średnio to wygląda.
tutaj to ma mniej, bo tu ma, właściwie nie ma wcale. Dobra, to zrobimy to trochę inaczej. Damy tu i tu. I tak, na budynek damy większość chyba. A możemy dać jeszcze chyba na jeden z tych celi. Na C. Czyli AA, ten na C niech pójdzie. Chociaż to jest bardzo mała szansa. Kurczę to. Może więcej na B. Zróbmy tak chyba. A, B, B. Na wszelki wypadek. No no, myślałem już, że za mało. Za chwilę kontynuujemy. Dobra, i dalej lecimy już. Świetna opcja pauzowania jest w OBS-ie. Dobra, jak to dalej zrobić? Lefty, Ravenem ty chodzisz. No ty musisz przeżyć, że tak powiem, więc no nie wiem. No zostań w miejscu. Roger, Venton Heat. Tutaj gromadzą, bardzo dużo ich tutaj jest. Ready for orders. Mamy Gryfina. On my way. 40% tylko. Dobra, spróbujemy zniszczyć może właśnie tą lekką wieżyczkę. Trafił. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Może trzeba będzie tą misję powtórzyć. Tak już coś czuję, że ona nie jest taka prosta jak te wcześniejsze wszystkie. Bo tutaj, kurczę, doszedłem na tą właśnie. Stąd trzeba byłoby zejść po prostu. Tutaj nie mam za bardzo jak się tłoczę w tych... Mogę ten budynek po prostu jeden zniszczyć. Kurczę, to jest stuki tutaj. Straszne jakieś. Dobra, jedzie pojazd, no ale zobaczmy, czy jest w stanie tutaj na pewno tego trybu czeta to namierzy. No, tak też się dzieje, a nawet tego Gryfina częściowo. Dobra. Musisz się trzymać w obrębie tego pola. Locust. A copy. Tutaj może trzeba byłoby całą tą grupą się po prostu przemieszczać, uciekać od nich, nie? Oni tutaj, to my przemieszczamy się. Prawda? Tak to należałoby zrobić, więc no być może trzeba będzie to inaczej rozegrać.
Mogę już uciec właściwie. No można by też wykonać dodatkowe misje, czyli zniszczyć garnizon i zniszczyć wsparcie. Ale nie wiem, czy to... No bo główna misja jest już wykonana. Ten budynek został zniszczony jakimś tam cudem, odłamkiem czy czymś chyba. W poprzedniej turze chyba, nie? Padł, tak mi się wydaje. Można by... Nie trzeba robić wszystkiego. Możemy po prostu tutaj uciec z nimi, bo ja widzę, że... że nie trzeba z nimi walczyć. To nie ma najmniejszego sensu. Więc spróbujemy uciec już do miejsca ewakuacji. Strategicznie. Nie chcę narażać swoich ludzi tutaj na... No tylko, że tak, jak ja uciekłem Ravenem, to oni są w tym momencie, no właśnie, odsłonięci. That shot got past my armor. Yes, commander. Roger that. No, może to za szybko się przesunąłem. Czy może należało jakoś razem iść z wszystkimi? Dobra, ale... Ten właśnie jeszcze. O, dobrze, ty się możesz... No, masz nawet... Spokojnie się dostaniesz tu. Dobra, jeszcze tego trzeba zabrać. No, mam nadzieję, że to się uda. Chyba, że ten będzie strzelał. Oj, może być tak, że ten zginie niestety. On dostał teraz solidnie za 4. No. Kurczę, może tak być. Teraz właśnie jadą te... Kolejny Striker. To akurat nic nie szkodzi, tylko żebyś ty zdołał uciec. Ojej, nie, nie zdołał uciec. No niestety mamy stratę, no trudno. Tak bywa też. Że część pilotów ginie. Ale Lefty nie zginęła, to najważniejsze. Moja nie zginęła. Dobra, jeszcze jeden został, no on jest... Awaiting orders. Dobra, i to jest wszystko. Moving out. No dobra. No z jedną stratą, no niestety jeden z tych no, nie zdołał uciec, ale to jest normalne, no uważam, że tak też może być przecież.
Reaper Green właśnie niestety zginął. Natomiast wszyscy przeżyli, Lefty też. Tutaj to ja nie wiem co stąd zabrać, to wszystko jedno właściwie. No i zobaczymy na prolog po tej misji. Co tutaj będzie? Czy my coś dostaniemy właśnie? Bo obiecali, może EGM się uda uzyskać jedną jednostkę. Zobaczymy zaraz. Trochę pewnie trzeba poczytać. Czyli cudowna robota. Ten Raven jest to prawdziwe narzędzie diabła. Muszę przyznać. Rozumiem, dlaczego damę Katerinę chciała go dla siebie. Tak, i wszyscy inni tak samo. Komandorze, nie uwierzy pan, ale Lady Alexandra Cunningham zgłosiła się w takim zleceniu z imienia z ram domu Davon. Powiedziała, że chodziło o próbę kupna i jest to pilne. Dziwne w tym wszystkim jest, pierwszy oficerze, że w to faktycznie wierzyłem. Przełącz ją. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Dobra, ja to przeczytam i przetłumaczę za chwilkę. Dobrze, Aleksandra mówi nam w takich słowach. Ja to streszczę po prostu. Chce zaoferować nam za ten prototyp tyle samo pieniędzy, co Synth. W zamian za to nie tylko otrzymamy takie same wynagrodzenie, ale też wdzięczność domu Davon. Obiecuje nam przy tym, że wcale nie zamierza stosować tego Ravena w operacjach militarnych, tylko jako taki środek presji politycznej. No, jeszcze ona nie wie, jakby do czego Raven jest chyba zdolny. No, ona mówi, że to wcale nie jest konieczne, żebym dokładnie poznała jego możliwości. Na dłuższą metę nie robi to różnicy, bo chodzi o to, że zastosowanie tej technologii, nowej technologii, to jest zawsze przewaga w dwóch lub trzech bitwach. Ale interesujące w rewolucyjnych technologiach jest właśnie to, że tak długo dają przewagę, póki wróg nie zorientuje się, jak z tym walczyć. I wtedy wszystko wraca do status quo. Jest to taki niekończący się cykl. No a chcemy go właśnie nie stosować w walkach, nie w faktycznych bitwach, tylko jego egzystencja, jakby u nas, jego panowanie nad nim byłoby naszym takim środkiem perswazji. No nie chcę po prostu już dalej gadać, czy zgadza ci się na moją ofertę, czy też nie. No i tak, tu nie oczekiwała na odpowiedź, bo chyba możemy potem dać. Czyli chodzi o to, że każdy chciałby być, chciałby mieć ten prototyp u siebie. Jednakże to z domem Marika mieliśmy układ, więc nie wiem, zaraz zobaczymy, jak to dalej będzie. Jeżeli o mnie chodzi, to nie chciałabym łamać naszej obietnicy. No i ten z 5. regimentu się odezwał. Zgadzam się z tym, ale w końcu to nie my podejmujemy tę decyzję. Wszystko zależy od ciebie, Empirio. Jasne, Verona mówi teraz. Jesteśmy tobie jeszcze coś winni. Pomogłeś nam wprowadzić, znaczy za Ombre, żeby Ombra nie zginęła na darmo, jakby sprawiedliwie ją, żeby dostała sprawiedliwość za swoją śmierć. A jak u ciebie? A Pellegrin niestety nie żyje, z Inzidabaya, zaraz zobaczymy.
A to może inny był jednak operator tego mecha. Peregrine, bo to jest kto inny. To jest ten piąty obrońca. Mech Krieger der Bravo Lance. Nie, to jest ten Mech Krieger Bravo Lance, tylko że on, widzicie, chyba zginął, wydaje mi się. Tak, trzeba by przewinąć troszeczkę to nagranie i sprawdzić, który tu poległ. No, on mówi, że tak. Tak jak ja to widzę, no tego mieliśmy przecież na pokładzie. Możemy robić z Ravenem to, co chcemy. Jeżeli komuś go sprzedamy... no tak, którego nie, jakby, który nas może pokonać, no to wtedy możemy już spakować swoje walizki i poszukać pracy gdzie indziej. Jesteśmy teraz bez, jakby, żołnierzami bez ojczyzny. Obojętnie co Synth by przypuszczał, możemy tylko sami sobie ufać. Mówisz jak prawdziwy najemnik. Witamy w biznesie. Na pewno duże zyski zbijecie, jakby. A teraz do Ravena, oficerze. Jakie mamy opcje? No dobra, no i mamy tak. Ja tu przeczytam i powiem, jakie mamy opcje. No dobra, no to po prostu, jeżeli go zatrzymamy, no to uzyskamy świetnego mecha, którego nikt inny nie ma. Jeżeli go sprzedamy, to uzyskamy pieniądze, ale też uzyskamy szacunek czy wzrost reputacji frakcji, dla której to sprzedaliśmy. No i tak, możemy to tu sprzedać do domu Marika, do domu Liao. Ja wiem już, co ja zrobię, ja go zatrzymam. Albo zatrzymać po prostu. A możemy też mieć jeszcze inny pomysł. Zobaczymy, jaki jest jeszcze inny pomysł. Do domu Dave'a, do domu Steinera, do Kurita. Albo do klanu piratów. Albo jeszcze raz te wszystkie opcje. Czyli możemy to na bardzo wiele miejsc go sprzedać. Po prostu... Behalten, czyli to. Dobra. Dobra, brawo, Lanca się spakowała i wyruszyła tam gdzie indziej. Lepiej to niż zostać tutaj. Spotkamy się w tym Grenzgebiet w obszarze granicznym. Dobra, no i mamy koniec. Inne decyzje, pewnie zupełnie inne dialogi nam otwierają. No i mamy właśnie Ravena. Nie ma nikt takiego mecha, to jest chyba mech wyjątkowy, więc chciałem go mieć. Nic takiego, dobra. Zoltaner Mech to wiadomo, będzie pewnie Raven, zgadza się. Poza tym mamy część z Grasshoopera, troszkę laserów. No i chciałbym mieć w swoim zespole właśnie tego Ravena, dlatego że też on tutaj jest, no to musimy zamiast jakiegoś tutaj mecha go, to jest chyba Centurion. Dobra, na tym się skończyło. Możemy zerknąć sobie oczywiście na tego Ravena, jak on tu wygląda. To jest gdzieś tutaj malutki. Co on ma? Właśnie ten moduł, to jest X1 ESM. Nie wiem, sam mech pewnie nie jest, może ten moduł tylko jest
szczególnie cenny i prawdopodobnie będzie on też prędzej czy później do kupienia gdzieś. Być może, a może nie. Nie wiem, jak to jest. Sam moduł kosztuje 2 miliony. Jest to prototypowy komponent, więc być może... No, mowa była o samym mechu, że sam mech jest jednorazowy. Już tu nikt więcej go nie będzie miał. Tego Ravena przynajmniej. A o tym module, no to nic nie było. A chociaż ten... Tu chodzi o całość, prawda? Więc... No nie wiem jeszcze. Powiem szczerze, nie wiem. No dobra, tak wyglądała właśnie ta... Koniec tej misji. Myślę, że to... Że to tak się zakończyło po prostu. Już tu więcej nic nie mamy do roboty. No i cóż, pewnie polecimy sobie w kolejnych misjach na kolejne ciekawe przygody do kolejnych układów, bo przed nami jeszcze przecież tutaj czeka Wapianie misja, na którą was już teraz zapraszam na gameplayu. Tutaj mieliśmy do czynienia, mamy do czynienia właśnie, że prawdopodobnie tutaj są ślady związane właśnie z, już wam mówię, z czym? Z Dobrewem, tak? Z tym statkiem, który zaginął wieki, wieki temu i który się tu ostatnio pojawił, jakby fragmenty jego się pojawiły jako wrak i stamtąd pochodzi ta zaginiona Lostech, tak zwany, prawda? Zandur, czyli Klepsydra, nosi tytuł ta misja w ogóle, tak? Te misje tutaj związane z tym, więc jeszcze dużo fajnych, ciekawych rzeczy na pewno będzie. Ale na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam was na kolejne odcinki codziennie o 18:00. Co najmniej jeden odcinek gameplayowy z różnych gier, obecnie z BattleTech. A dwa razy w tygodniu, czwartki, piątki na Twitchu najczęściej będą, czy są rozgrywki live. Cześć.